Moi drodzy, chciałbym porozmawiać jeszcze raz o notatkach. O notatkach z lekcji, które próbujemy już we wszystkich klasach, w siódmych i w ósmych, robić na lekcji na bieżąco. No i oczywiście jest pytanie, jak to wszystko przedstawić, jak ustrukturalizować, żeby ta notatka była przydatna, bo pomimo, że ona jest tematem pracy domowej, to sensem tych prac domowych nie jest to, żebym ja sobie miał co poprawiać. Natomiast jest to, żebyśmy się nauczyli razem pracować nad notowaniem, nad umiejętnością notowania, najlepiej w czasie lekcji, w czasie tego, co się dzieje na lekcji. Tu ja coś mówię, dyskutujemy, pojawia się jakieś doświadczenie, wszyscy robią doświadczenia. W tym czasie trzeba znaleźć jeszcze moment na to, żeby zapisać najważniejsze elementy. No i ewentualnie albo już w formie gotowej notatki, albo zapisać najważniejsze elementy jakoś tam w punktach, podpunktach i potem to jeszcze sobie w domu rozbudować. No po co? Po to, żeby móc wrócić do tego. Po pierwsze, w momencie takiej refleksji nad tym, o co w tym wszystkim chodzi, rozwijają się nasze mózgi. Wtedy następuje proces uczenia się. A po drugie, no także po to, żeby móc do tego wrócić. To wszystko, co robimy, układa się w pewnym ciągu. Te lekcje po kolei wiążą się ze sobą. No tak jak zrozumienie działania nurka Kartezjusza wymaga jakoś znajomości prawa Archimedesa na przykład, prawda? To nie jest tak, że te lekcje są i te tematy są rzucone po to, żebyśmy mieli co robić w szkole. One mają zbudować wam pewien obraz świata z jednej strony, a z drugiej strony nauczyć naukowego podejścia do rozumienia świata. I bardzo ważne w tym jest to, żeby no, tą informację i te skojarzenia móc sobie jakoś układać. Najpierw w zeszycie z pomocą w głowy, a potem przenieść to ewentualnie do głów. No i zobaczmy, jak to wygląda, dlatego że w tych notatkach, które dostaję, widać pewne tendencje. No po pierwsze, powiem tutaj od razu, taka notatka nie musi wcale być wiernym lustrem tego, co się działo na lekcji. W szczególności, no, jeżeli ktoś się mnie pyta, żebym mógł powtórzyć to, co powiedziałem, no to ja na ogół nie chcę powtarzać, dlatego że to musi przejść do zeszytu przetworzone nie przez moją głowę i twój aparat słuchowy, tylko przez to, co usłyszałeś, musi zostać przetworzone przez twoją głowę, przez twoje neurony, przez twój mózg. I dopiero wtedy trafić na kartkę zeszytu. Oczywiście no nie będę odmawiał, jeżeli ktoś bardzo chce, no to będę powtarzał, ale pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby zapisać słowo w słowo to, co się działo. Trzeba już powoli uczyć się wyodrębniać najistotniejsze elementy, dlatego że pisanie takiej notatki nie może wam zająć całej uwagi. No, tak naprawdę trzeba uważać na lekcji i starać się zobaczyć, zrozumieć, skojarzyć, wykonać to, co na lekcji należy wykonać. Jeżeli chcemy zrobić jakieś doświadczenie, no to na ogół to oznacza, że trzeba nad tym doświadczeniem popracować. Więc trzeba mieć na to czas. Innymi słowy, to notowanie to jest jedna z wielu czynności, którą trzeba się nauczyć robić równolegle. No a teraz jeśli chodzi o samą strukturę. Tutaj notatka jest o prawie Pascala i podnośniku hydraulicznym. No i moja tablica zaczyna się od prawa Pascala. Był tam jeszcze na lekcji wstęp historyczny, kiedy żył Pascal, jaki miał to związek z oświeceniem, dlaczego właśnie oświecenie i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma na tej tablicy. Jest natomiast link do pana Pascala w Wikipedii, no i macie dostęp do tej tablicy, w związku z tym można z tego linku sobie skorzystać. Teraz, na lekcji zaczęliśmy w innej kolejności. Na lekcji pobawiliśmy się doświadczeniem z nurkiem Kartezjusza.
czy też przypomniałem doświadczenie z nurkiem Kartezjusza. Naciskałem tą butelkę w różnych miejscach i ten nurek się zanurzał. Niezależnie od tego, w którym miejscu tę butelkę nacisnąłem. No i powiedziałem, no popatrzcie, a to właśnie jest ilustracja prawa Pascala, że jeżeli zwiększam ciśnienie zewnętrzne w którejś części zbiornika, to ciśnienie zwiększa się o tę wartość w całym zbiorniku cieczy lub gazu. Niektórzy pisali, że prawo Pascala polega na tym, że jak się naciśnie w dowolnym miejscu butelkę, to nurek się zanurzy. To nie jest tak, bo prawo Pascala jest sformułowane w ogólnej postaci. Podobnie jak prawo Archimedesa mówi o tym, że na ciało zanurzone w cieczy, tak? Ani nie specyfikuje tak naprawdę, o jaką ciecz chodzi, my najczęściej mówimy o wodzie, ani też nie mówi, o jakie ciało. To może być piłka, którą się bawimy w wodzie, to może być kamień, który tonie, to może być statek, który płynie, albo łódź podwodna, która jest zanurzona, to w końcu możemy być my, którzy na basenie po prostu pływamy, tak, i nurkujemy. Prawo Archimedesa jest sformułowane ogólnie, podobnie prawo Pascala jest sformułowane ogólnie i to trzeba umieć rozróżniać. Znaczy, prawo Pascala to jest to, co tu jest napisane, a ilustracją prawa Pascala jest zachowanie nurka Kartezjusza. Albo przykładem tego, co znaczy to sformułowanie, że zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu, jest zachowanie nurka Kartezjusza. I nie trzeba tych dwóch rzeczy mylić. To znaczy, oczywiście, jak my zaczynamy lekcję od tego, że pokazujemy sobie, przypominamy nurka Kartezjusza, no to potem coś jest zapisane w zeszycie i dalej jest sformułowanie prawa Pascala. Ale trzeba jakiś odnośnik zrobić. W szczególności no nie tłumaczyć dalej, że prawo Pascala polega na tym, że nurek Kartezjusza. No? No dobrze, no więc to była ta część o prawie Pascala, a teraz były dwie dygresje na temat ciśnienia, co to jest zmiana ciśnienia i potem był podnośnik. No i znowu, podnośnik hydrauliczny ilustrowaliśmy sobie jakby rysując zbiornik z gazem. Zbiornik z gazem składający się z tych dwóch cylindrów, dwóch tłoków. To, że tu pojawiły się strzykawki, to był znowu tylko model. Tak? Jest pewien ogólny schemat podnośnika hydraulicznego, który trzeba odróżniać od modelu, od zabawki, która ma ilustrować tę zasadę działania podnośnika, którą zbudowaliśmy z dwóch strzykawek i rurki silikonowej. I to też jest ważne, prawda? To nie jest podnośnik hydrauliczny, to jest model podnośnika hydraulicznego, doświadczenie, które ilustruje zasadę działania podnośnika hydraulicznego. No i co ważne, wyprowadziliśmy sobie ten wzór na siłę, z jaką w dużym cylindrze gaz pcha na tłok i ewentualnie podnosi coś do góry. Przy czym nie musi wcale podnosić, tylko może też na przykład naciskać z góry. To prasa hydrauliczna też działa w ten sam sposób. No i teraz ten wzór został wyprowadzony i tu matematyka nam pomogła, no bo z prawa Pascala wynika równość zmian ciśnienia w całym tym zbiorniku, więc w obu jego cylindrach, w obu strzykawkach. No i w takim razie z definicji zachodzi takie równanie. Po przekształceniu otrzymujemy, że siła F2 równa się sile F1 mnożonej przez taki czynnik, przez ułamek, który jest równy stosunkowi pola powierzchni dużego tłoka do pola powierzchni małego tłoka. No ale trzeba wyjaśnić, co to znaczy. To jest ważny nowy element, to przy wyprowadzaniu wzorów, bo do tej konkluzji zapisanej w ten sposób doszliśmy za pomocą matematyki, przekształcając po prostu tę proporcję, równość tych dwóch ułamków. Natomiast jej interpretacja znowu nazywa się dyskusją, no i tą dyskusję trzeba podać, no tak na przykład, tak jak tu jest podane, tak, że dzięki temu możemy większą siłą
Za pomocą, działając mniejszą siłą, możemy wywrzeć większą siłę albo podnieść większy ciężar, tak jak tutaj jest napisane. No i wiele z Was nie załącza tej dyskusji, nie załącza tej konkluzji, nie załącza wniosku z tego wzoru. Znowu podkreślam, że tu nie chodzi o kopiowanie tablicy. Tu trzeba mieć opisane to, co w szczególności tą matematykę, którą żeśmy wykorzystywali, ale też trzeba umieć wyciągnąć wniosek z ostatecznego wyniku. No i dobrze by było również, ponieważ podnosiliśmy coś na tym podnośniku, tak, pamiętacie? Dobrze byłoby również to opisać i powiedzieć, że to się rzeczywiście, żeśmy to zobaczyli, tak, podnosząc ciężką książkę, którą ciężko utrzymać w ręku, natomiast no, stosunkowo łatwo jest podnieść ją, wciskając tutaj tłok w tej małej strzykawce, w tym naszym modelu. O tym też warto wspomnieć. No więc, gdybym chciał tak podsumować, to po pierwsze trzeba odróżniać ogólne sformułowanie prawa fizyki od wyjaśnienia tego, jak ono działa w jakimś modelu, w jakimś zabawce, w jakimś doświadczeniu. Bardzo często robimy takie doświadczenia i one mają ilustrować działanie praw fizyki. I jedno trzeba umieć odróżnić od drugiego. Mówimy o prawie fizyki, to zawsze mówimy o tym ogólnej jego postaci. No i druga rzecz, jak wyprowadzamy jakieś wzory, no to potem, jeżeli to ma być zasada działania podnośnika hydraulicznego, to trzeba ją wyjaśnić. No, otrzymaliśmy jakiś wzór, no dobrze, ale co z niego wynika? To się nazywa dyskusją i powinno być, jeżeli na lekcji wyprowadzamy jakieś równanie, wyprowadzamy jakiś wzór, no to powinno być częścią tej notatki. No bo potem zostaje taki wzór, no i jest pytanie, co z niego właściwie wynika, o co w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że te uwagi pomogły Wam zrozumieć, jak powinna wyglądać, co warto notować na lekcji. Nadal się będziemy zatrzymywać i jakby dawać sobie czas, żeby zapisywać to, co warto zapisać. I mam nadzieję, że będzie nam to szło coraz lepiej, co się Wam bardzo przyda na następnym etapie edukacyjnym, czyli w liceum, a potem na studiach. Dziękuję bardzo.